Dzień dobry serdecznie, moi drodzy. Porozmawiajmy o super lidze. Część druga wybrałem część komentarzy waszych, z którymi będę dzisiaj dyskutował i błagam, żebyście nie odbierali tego jako personalny atak. Stwierdzam, że jak ktoś coś publikuje pod swoim nickiem, to właśnie po to, żeby na ten temat dyskutować, więc wybrałem komentarze, z którymi będę dzisiaj dyskutował w kwestii złamania monopolu UEFA i FIFA. Na koniec też Wam dam garść dodatkowych informacji, które mogą okazać się skuteczne. Na wszystko to bez zbędnego montażu. E, trojtek wolne dzisiaj dostaję też, bo są święta i wszyscy powinni odpoczywać, ale ja akurat nagrywam, bo przejrzałem te komentarze i stwierdziłem, że źle się będę czuł, jak sobie na to nie odpowiem, więc odpowiadam. Greg Rock napisał, gadają, że chcą skończyć monopol UEFA, a tak naprawdę jest to ich wymówka, żeby więcej kasy do siebie zabrać. No powiem tak, ciężko się z tym nie zgodzić, ale nie w tę stronę, w którą autor by chciał zakładam, bo to jest oczywiste, że jeżeli mówimy o biznesie futbolowym, wielomiliardowym rynku, to no tak, chodzi o pieniądze dokładnie i chodzi dokładnie o to, że niespecjalnie podoba się niektórym klubom, że mogą przyjść e, panowie z Arabii, wsadzić tam do jakiegoś klubu, ile pieniędzy im się żywnie podoba, i później jeszcze opowiadać w strukturach, że oni są romantykami i oni stoją na straży futbolu. Więc tak, dokładnie o to chodzi. Pewne, pewne sytuacje się nie podobają i dopóki jest monopol i betonoza, i nie można tego zmienić, to niedobrze. Ale jak można coś zmienić, to zaczynają otwierać się po prostu nowe możliwości. O tym będziemy mówić, ale to jest oczywiste, że robią to dla pieniędzy, a nie z miłości do kibiców. Jak chcecie oglądać rzeczy nie dla pieniędzy, Albo nie z miłości, albo właśnie z miłości do czegoś, to zamiast oglądać piłkę nożną, bo tam chodzi tylko o pieniądze w zasadzie, w dużej mierze, nawet jak Wam się wydaje inaczej, yy, to nie wiem, oglądajcie rywalizację, który wolontariusz w schronisku lepiej pracuje i tak dalej. To polecam. Adrian pisze o początku monopolu Pereza i kilku największych klubów. Że tutaj Anglicy uciekają, że oni wszystko chcą mieć dla siebie, jaki to w ogóle interes dla klubów z Anglii, przecież mają Superligę u siebie, nawet kluby z Hiszpanii są przeciwko, i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie rozwodnione powiedziałbym, mówienie, bo to, że kluby są przeciwko teraz, to nie zmienia faktu, że za dwa lata, za pięć czy za sześć nadal będą. Po pierwsze, po drugie nie możemy mówić o monopolu Pereza, dlatego że w momencie, kiedy będziesz miał już co najmniej dwa podmioty, a pewnie więcej z czasem, to już o tym monopolu nie ma być mowy. I o co chodzi? Jeżeli masz monopol, czyli jedna instytucja, która ustala zasady i tak dalej, i i nie ma żadnej konkurencji, to możesz sobie pozwalać na słabszą jakość usług, i tak dalej. O tym sobie będziemy mówili na końcu. Im więcej podmiotów, tym bardziej trzeba będzie walczyć o to, żeby kluby przyszły. Panowie, przyjdźcie do naszej superligi, ekstraligi, HGW-jakiej ligi. Po prostu przyjdźcie do nas, bo dostaniecie to, to, to i to. A wtedy UEFA sobie się kurde, podbierają nam kluby, musimy coś zmienić. Wie, rozumiecie, co mam na myśli? Nie ma tu niczyjego monopolu. A jeżeli największe kluby uznają, że najbardziej im się opłaca stworzyć trzy dywizje e, i, i grać Superligę na takich zasadach, a nie na takich jak obecnie i wszystkie stwierdzą, że im się to opłaca to znaczy, że dobrze się stało bo znaleziono rozwiązanie dla nich. Arion pisze, że jak popieram Superligę to jestem jak lewaki głosujący na Dudę to już w ogóle jak czytam takie wejście to mnie rozwala totalnie e, i że co za odklejka, że komercyjny twór coś poprawi. No i znowu możemy się do zdrowego rozsądku odnieść e, bo tu nie chodzi o tę Superligę w obecnym kształcie, której kształt w ogóle nie istnieje, bo to, że mamy garść informacji, że trzy dywizje, że to, że spadki, że awanse, to jest nic. Nie wiemy jaka, jak, jaki podział finansów i tak dalej, nie mamy pojęcia. I że bogaci będą grali z bogatymi, i że nigdy nie dojdzie do meczu Legia Real. Tu też się pojawiają te argumenty polskich drużyn, nie? bo raz na 20 lat się dostajemy do Ligi Mistrzów i z tego powodu nie ruszajmy Ligi Mistrzów, bo możemy raz na 20 lat zagrać z Realem Madryt. Ja szanuję, że niektórzy na takie rzeczy czekają, sam się dobrze bawię oglądając takie rzeczy, ale fakt jest oczywisty, że w interesie większości kibiców i w interesie tych największych klubów to jednak nie jest to, żeby walczyć z Legią raz na 20 lat, tylko żeby generować przychody, generować zainteresowanie. Sprawdźcie sobie oglądalność meczu Legia-Real, y, oczywiście w Polsce to jedno, ale sprawdźcie sobie jakie generował zainteresowanie średnio w Europie i porównajcie to z meczem, nie wiem... Y, Realu z Interem, Barcelony z, z Interem i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź będzie jasna. Generują wyświetlenia najlepsze spotkania, inne interesują te kluby, które są właśnie mniejsze. Złamanie tego monopolu sprawia, że zamiast mieć tak jak teraz Ligę Mistrzów, gdzie jeszcze trudniej będzie nam się dostawać, Ligę Europy, gdzie jest święto, jak się dostaniemy, na przykład w tym roku było, i później Ligę Konferencji, będzie można stworzyć nowe twory. Wyobraźcie sobie stworzenie nowego tworu nie wiem tutaj, środkowo-wschodniej Europy niech te kluby grają ze sobą o pieniądze realne. Zainteresowanie kibiców będzie, myślę, takim rozgrywkami. Pieniądze będą dzięki temu, oczywiście nie takie jak w Lidze Mistrzów, gdzie raz na 20 lat się można dostać, ale gdzie grasz regularnie i te pieniądze zarabiasz i awansujesz i rozbudowujesz swój klub po to, żeby później wejść na jakiś szczebel rozgrywek Europy, bo zarobiłeś pieniądze. Monopol e, nie sprzyja temu. Monopol ustala odgórne zasady. Teraz mamy te trzy dywizje, cieszta się, majta, miejta. A zobaczcie, ile się otwiera możliwości dla takiej Legii, dla takiego Lecha, dla polskich klubów, jeżeli powstaną inne dywizje. Jeżeli jest zapotrzebowanie, to na pewno znajdzie się ktoś, kto by nie chciał na tym zarobić i to zrobi. Już to widzę, jak grają zamiast sześciu meczów w miesiącu to 8, jeszcze po dwa na Superligę, co 2 trzy dni latanie samolotem, płacze się nie zgadzają ze mnóstwo kontuzji. Jeden z komentarzy osób, które nie mają pojęcia o czym piszą, nie? I, i nie mówię tego jakby z zarzutem, bo, bo bardzo dużo jest takich komentarzy. Ludzie w internecie często komentują coś bez obejrzenia treści, pod tym, poprzednim filmikiem było to samo, bez znajomości tematu. No bo tutaj kolega ewidentnie nie rozumie tego, że Superliga to nie będzie dodatkowe rozgrywki po dwa w miesiącu na Superligę, dodatkowe mecze, tylko Kluby, które zdecydują się grać w Superlidze, nie będą grały pewnie w Lidze Mistrzów, bo im się to nie będzie zwyczajnie opłacało, bo bardziej im się będzie opłacało granie w Superlidze. Chyba, że UEFA będzie musiała się zreformować. I mam nadzieję, że rozumiecie schemat. Zaczną się wymuszać pewne ruchy. Nawet jeżeli to nie będzie Superliga, cokolwiek. Nawet jeżeli zwykła ta UEFA, chcąc wygrać walkę o kluby, będzie się musiała zreformować, to już jest dobrze. Nie będzie dodatkowych meczów. Znowu Gregor... Trzeba patrzeć na konsekwencje, jak będą te trzy ligi, to wtedy kto będzie walczył o mistrzostwo kraju. Czy będziemy oglądać Premier League? No znowu, Gregor nie ma pojęcia o czym pisze, bo nie wie, że Superliga nie zastępuje rozgrywek krajowych, nie ma z nimi nic wspólnego. To są rozgrywki europejskie, tylko i wyłącznie. I to jest właśnie dyskutowanie z takimi faktami. Średnio zapatruje się na oglądanie starszych gigantów co tydzień. W lidze, w której nie da się spaść, znowu. Sytuacja. Trzy lata temu kolega słyszał i do tej pory to powtarza, i ja to rozumiem. Nie interesują się ludzie zbytnio, tylko nie rozumiem, po co komentować, jak się czymś nie interesuje. No i później, że bogatsi będą jeszcze bogatsi, biedniejsi, jeszcze biedniejsi, małe i średnie kluby w końcu zaczną upadać. I nie wiem, i, i, i znowu, jeżeli na rynku jest potrzeba dla małych klubów funkcjonowania między sobą, to ta, to ta luka zostanie załatana. Bo na, to, na ten moment są trzy y, puchary w Europie i koniec. Plus rozgrywki krajowe i koniec. Teraz jest szansa, że pojawi się ich więcej. Jak komuś nie będzie pasowało ta liga konferencji, to sobie będzie mógł grać w jakiejś tam innej lidze itd. Tak tak Do wyboru każdy będzie mógł sobie zadecydować. UEFA jest zła, ale Superliga niekoniecznie jest dobrym pomysłem, że będzie znowu drugi, bardziej zabetonowany monopol. No, nierozumienie pojęcia monopolu. To już sam fakt, że będą dwa podmioty równorzędne, a pewnie pojawią się kolejne, sprawia, że nie ma monopolu żadnego. I tutaj argument, że, że ja jednak uważam, że w najlepszej dywizji będą grały kluby z top 5. No brawo, będą tam grały kluby z top 5, bo większość kibiców chce oglądać pojedynki klubów z top 5. To nie jest reforma robiona po to, żebyśmy my w Polsce się cieszyli. O, lega co tydzień z Bayernem, z Barceloną, później z Realem. Bo nikt pod to nie stworzy ligi. I taka liga też teraz nie istnieje. My się jaramy tym, że raz na 20 lat sobie gramy w Lidze Mistrzów. No spójrzmy na to sensownie, tak to wygląda. Czy będzie przepaść coraz większa? Wątpię, bo my mówimy o jednym tworze, żadnym monopolu. Kolejnym: Superliga, która ma być konkurentem głównym w teorii do Ligi Mistrzów. A to, co się będzie mogło stać poniżej, to jest całe pole do popisu. Byłoby trochę betonozy, bo Barcelona zaoczyłaby w Star League, potrzebowałaby trzech sezonów, żeby opuścić struktury. No ale jak inaczej Wy sobie to wyobrażacie, że co, że nie ma żadnej, żadnego podziału na dywizję na początek, tylko to interesuje? Niestety, no, prawo założyciela jest takie, że się może ulokować zgodnie z jakimiś tam rankingami w pierwszej dywizji, no i później musi spaść te trzy dywizje. No, to jest akurat taki argument, że o Jezu, ale zabetonowana jest La Liga, zobaczcie, Barcelona, Real, Atletic klub nigdy nie spadły z La Liga, Jezu, jaka betonoza, no. Taka jest kolejna rzecz, że te najsilniejsze drużyny nie spadają, więc to akurat jest argument dla mnie niespecjalnie logiczny, jeżeli mam być szczery. No i też taka, taka teoria, że mogliby bimbać na ligę krajową, bo grają w Superlidze. Superliga to tylko rozgrywki europejskie. Ja już widzę, jak kibice mówią: O dobra, 16 miejsce Barcelony, nieważne, jesteśmy w Superlidze, Elo w pierwszej dywizji. No ludzie na taczkach by wywieźli tych prezesów, no przecież to jest jasne. Co mnie obchodzi podział zysku? Do tej pory wszyscy grali pod szyldem UEFA, -y, nie było problemów. Mordo, dobrze było. Jak poczta polska rozwoziła w Polsce tylko paczki, jakiś inpost się pojawił. Jezus, co będą tutaj burzyć? Do tej pory, do tej pory dowożono te paczki, te listy przychodziły zawsze. Nagle wjeżdża impost. I re reforma jest totalna tego, jak można dostarczać paczki terminowo, jak można je w ogóle odbierać, i tak dalej, i tak dalej. Po się na przykład postu, ale porozmawiajmy, nie wiem, reforma. Telekomunikacja Polska, jedyny nadawca, jedyny, przepraszam, jedyna firma telekomunikacyjna w Polsce. Jak się później porobiło i się tych sieci narobiło 5, a później 10, to każdy sam może wybrać, z której sieci chce korzystać, bo mu najbardziej odpowiadają warunki. I, I to nie jest tak, że a nie było problemów, jak wszyscy grali pod szczytem UEFA. Właśnie o to chodzi, że tych problemów jest masa. A to, że my mamy takie poczucie, Jezu, komfortu, nie ruszajmy. Nie ruszajmy, bo się zepsuje, niech stoi tak jak jest. Dobra, tam może nas dupczą strasznie z tymi, z tymi kalafiami i wszystkimi innymi tymi szejkami, ale nieważne. Nie ruszajmy, niech jest jak jest, bo, bo o to chodzi. I znowu to, że, że kluby, żeby były jeszcze bogatsze, no brawo. Na tym polega działalność instytucji i firm, i klubów, które są instytucjami na finansach opartymi, że muszą zarabiać jak najwięcej pieniędzy. No, to nie jest specjalnie odkrywcze i nie jest to argument przeciwko czemukolwiek, uważam. Wesołych świąt dla ciebie również, Pawle. Mam nadzieję, że Superliga nie powstanie, że ktoś ustrze nosa Perezowi. Nie będzie się miał za króla, a Barcelona chociaż trochę zostanie ukarana za te długi. No i to jest taki komentarz emocjonalny. Nie lubię Pereza, Barcelona ma długi, niech zostanie ukarana. Więc niech beton trwa, bo, bo takie jest moje, wiecie, prywatne zdanie, że ich nie lubię. To niech dostaną po dupie, a ja se będę cały czas oglądał ten beton. Można tak myśleć oczywiście, czy to jest przyszłościowe. To ja niespecjalnie tak uważam. Zasypywanie syfu syfem, nic dobrego się nie dzieje. Barca i Real narobiły sobie długów e, wydając kasę nie patrząc na inne fair play Jezus, to jest niesamowite, że jak ktoś używa argumentu fair play e, w Europie gdzie to jest po prostu opluwane i to jest śmiech jak, jak fair play w praktyce wygląda to, to naprawdę, to już, to już mnie rozkłada i teraz spadają z jakością nie wiem, jak jeszcze Barcelony w 100% rozumiem, ale co z tym Realem sobie tutaj kolega wymyślił, to niespecjalnie rozumiem żeby zmniejszyć swoje długi i po to to tworzą, i na 100% stary jest tak że sobie oni wymyślili we dwójkę, nie? Perez z tym, ale genialny pomysł zarobimy kupę siana a wszystkie inne kluby się zapiszą bo chcą, żeby Barcelona i Real zrobiły kopesiana. Jeżeli w tej lidze będą drużyny, to dlatego, że każdej z tych drużyn będzie się to opłacało. Jak się drużyną to nie będzie opłacało, to ich tam po prostu nie będzie. I to jest piękne, że trzeba wymyślić taki system, żeby każdemu się to opłacało. Naiwnie patrzysz na Super jest plusem, że powstanie, ale skończy się tym samym kolesiostwem, przepychanym terminarzem patrzeniem tylko na hajs. Otóż nie może się tak skończyć. Dlaczego? Bo w przypadku, kiedy jest Monopol, jest to oczywiste, że nic z tym nie zrobisz. Jest kolesiostwo, jest przepychanie, jest to, tamto i co, i możecie mnie pocałować w pukcie, moi drodzy, bo jestem monopolistą, nie możecie otworzyć innych rozgrywek. Pozdrawiam was serdecznie, Kalaifi, zapraszam do Romantycznego Stolika. Jeżeli jest to już projekt Superliga, to kluby mogą powiedzieć: halo, halo, mordo. Nie podoba nam się to, to i to, wypisujemy się stąd, jeżeli tego nie zmienicie tworzymy swoją dywizję i wtedy trzeba pomyśleć, ja pierdzielę no Rzeczywiście, nie możemy tak zrobić, bo się, bo się mogą wypisać Rozumiesz różnicę? Teraz nie mogą się wypisać Nie mogą nic z tym zrobić Jak będą inne e, o, możliwości, to będzie można działać To jest wspaniała różnica e, Początek pomijam, bo to znowu jest to z, z, z szansa na pieniądze, bla, bla, bla Same rozgrywki będą bardziej zabetonowane i, I odniesienie do Polski, że zobaczcie jaka wizja, za parę sezonów przy farcie w losowaniu, kto wie, może mielibyśmy zespół widzemistrzów. I to jest dla, dla, dla takich ludzi super argument za tym, żeby UEFA trwała, bo jak będziemy mieli dobre wyniki, farta w losowaniu, to znowu raz na 20 lat zagramy w Lidze Mistrzów fantastycznie, w całym swoim życiu powiedzmy, że żyjemy sobie 100 lat, wszystkiego dobrego, życzę Wam tyle, żebyście żyli 5 razy średnio y, przy takiej statystyce, zobaczycie polski klub w Lidze Mistrzów żyjąc 100 lat, wow po prostu niezabetonowane rozgrywki, to ja wolę szczerze mówiąc, żeby ta Legia grała w rozgrywkach stworzonych y, w partnersko wśród drużyn nieco lepszych, nieco gorszych, gdzie rzeczywiście jest o co grać, jest co wygrać, jest się czym emocjonować, dzięki czemu ma szansę awansować, będąc lepiej zarządzanym klubem i później grać z jeszcze lepszymi, z jeszcze lepszymi, niż być w tym betonie, który jest i uo, raz na, jak będzie fart w losowaniu, to może nawet raz na 10 lat będzie ta drużyna w Lidze Mistrzów. Sztos, po prostu sztos. A żeby grać w Super League musiałby zagrać cztery perfekcyjne sezony z rzędu. A, akurat, no a tutaj musielibyśmy mieć czwarta w losowaniu, trzy drużyny muszą poprawić swoje współczynniki, więc rzeczywiście tutaj tych, tych argumentów jest mniej. I tutaj też kolega kwestie 100 milionów premii założycielskich dla trzech klubów. E, szukam informacji na ten temat, nie znalazłem żadnej tego typu, więc nie wiem, czy kolega ma jakieś informacje, których ja nie dotarłem, więc chętnie poproszę o link, bo nie wydaje mi się, żeby kluby chętnie się zapisywały, dobra macie, wybierzcie sobie, po 100 milionów my dostaniemy po 5. No brzmi to tak absurdalnie, ale jak masz jakiś link, to oczywiście śmiało e, podsyłaj. Pojawiły się też komentarze topowe, jak na przykład Łukasza D., który porównał to, jak WTA i ITF w kobiecym tenisie, pokazując, że Czasami te rozgrywki się terminowo nakładają i że zawodniczki wybierają jedną rozgrywki za kosztem drugich, bo są bardziej prestiżowe. Ale ja nie uważam, że to jest źle. Ja uważam, że to jest wspaniale. Jeżeli zawodniczka ma taką możliwość, to jest super. Jeżeli klub będzie miał taką możliwość, o kurde, mamy tutaj finały jakieś tam Ligi Mistrzów, finały Superligi. Ta Superliga się do tego nie przywiązuje. Niech tę ligę stworzy Chelsea, United i kurde Bayern i nazwie ją Liga Wspaniała czy cokolwiek turbo kreatywna nazwa Chodzi mi tylko o to, że Beton został skrócony i pojawiają się opcje. Ja się w ogóle do Superligi nie przywiązuję. W każdym razie, jak klub będzie miał do dyspozycji dwa podmioty i coś mu się bardziej opłaca i dziewięć klubów na 10 wybierze ten drugi, to wspaniale. To oznacza, że jedna z tych dywizji stworzyła produkt o wiele lepszy i o wiele bardziej prestiżowy. Super. Ale to są też bardzo ważne zagrożenia, o których tutaj piszę, jak na przykład tak jak teraz na Olimpiadzie, na Igrzyskach Olimpijskich są, są, grają drużyny młodzikowe w piłkę nożną. Że tutaj też może być jakaś liga rezerw, tak naprawdę powstać. Zgadza się. Ze wszystkim się tutaj zgadzam, ale fakt jest taki, że taki twór nie przetrwa. Powstanie rynek, na którym, żeby przetrwać, trzeba być konkurencyjnym, dawać klubom pewne profity, dawać kibicom profity, bo inaczej to upadnie. I to jest dla mnie. Najważniejsze i najpiękniejsze w tym wszystkim. I zgodzę się też z diagnozą Dawida, bo to w co ja nie wierzyłem. On napisał, że UEFA pięknie rozgrywa kibiców, uznałem, że bronią wartości i tradycji, a Pelikany to łykają atakują pomysł Superligi. Nie użyłbym tutaj tego sformułowania Pelikany, ale powiem Wam o co chodzi. Jak ja czytam te oświadczenia o romantykach futbolu i obranieniu tradycji, no to się śmieje. Nawet mi do głowy nie przyszło, żeby to potraktować na poważnie. Ale rzeczywiście są ludzie, którzy piszą w komentarzach. Ja czytam te komentarze, przejrzałem je wszystkie, żeby się do tego odnieść, i odnoszą się do tego, że jest jak jest, ale to jest futbol, że jest sprawiedliwie, że my tam możemy grać. I, i ludzie to naprawdę się tego nałykali, że UEFA, że Superliga to jest dla pieniędzy, a ci goście w UEFA to oni tworzą tę piłeczkę oni tworzą tę piłeczkę dla nas kibiców nie mieści mi się w głowie że ktoś jakkolwiek znający realia futbolu nawet pobieżnie jest w stanie łyknąć takie coś, naprawdę autentycznie nie chce mi się w to wierzyć że ktoś uważa że UEFA nie robi tego wszystkiego tylko i wyłącznie dla pieniędzy to jest jasne dla mnie, ale w momencie kiedy powstaną inne podmioty będą musieli brać pod uwagę również inne rzeczy moi drodzy z komentarzy to jest to, co wybrałem, co stwierdzam jakoś oddawało opinię y, y, ludu. Odnośnie tego monopolu, chcę Wam powiedzieć: często jest tak, że właśnie już wspominałem przykład poczty polskiej, wspominałem tej telekomunikacji y, w Stanach Zjednoczonych, podział ATT, również takiego. Telekomunikacyjnego giganta, gdzie wszyscy mówili, Boże, szmaria wielu obserwatorów, konsumentów, że będzie wzrost cen, że jakość usług się poprawi, że teraz no, było może i nie najlepiej, ale to działało, wzrosła tam konkurencja. Obniżono oczywiście ceny, co też widać na polskim rynku telekomunikacyjnym, poprawiono jakość usług, przyspieszono rozwój technologii, bo jak musisz zdobyć później klienta? Jak musisz teraz przekonać klub, żeby u ciebie grał, czy kibica, żeby cię wspierał? Musisz mu dać produkt jak najlepszy, musisz rywalizować, czego UEFA nie musi teraz robić w ogóle. Ma to w dupie rywalizację z kimkolwiek. Nikt im nie zagrażał do tej pory, bo to zostało złamane, moi drodzy. I to jest proces, który będzie trwał latami. Może i 10 lat na to poczekamy, ale to się zaczęło i gwarantuję Wam, że za 10 lat, jak wrócimy do tej rozmowy, to wielu dzisiejszych sceptyków e, nie będzie w stanie uwierzyć, że było przeciwnych. Wady monopolu są takie, że masz ustalane ceny z dupy. Nazwijmy rzeczy po imieniu, są wysokie. Dzisiaj kupno praw telewizyjnych się nie opłaca w Polsce. Rozumiecie w ogóle tę sytuację? Wydajesz te pieniądze i ci się to nie zwróci telewizyjnie, ale musisz jakoś dbać, nie wiem, o, o prestiż kanału czy co. Brak innowacji, o czym wspomniałem. Po co taka UEFA ma się specjalnie pompować? E, przypomnę, że ta reforma Ligi Mistrzów, którą zrobili, jest, jaka jest, była powodyktowana tym, że zaczęło się przebąkiwać o Superlize. Słaba jakość usług? No, moi drodzy. Doczekamy się tego, że sędzia mówi na żywo, na przykład, jaka jest decyzja i dlaczego jest taka nie inna. Doczekamy się rozmów z arbitrami, doczekamy się sprawiedliwości, doczekamy się fair play prawdziwego zdarzenia. Może ich się doczekamy, ale nie w przypadku zabetonowanego monopolu, jakim jest UEFA, o czym mieliśmy okazję się przekonać na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dla klubów daje to szansę więcej, większej autonomii, bo mogą decydować o tym, gdzie chcą grać, gdzie im się to bardziej opłaca. Mają nowe źródła dochodu, nowe możliwości. Mogą rozwijać zawodników, bo jak będą nowe rozgrywki, może i dla młodszych, no to to też są kolejne negocjacje, nowe partnerstwa. Dużo. Dla kibiców to jest też dużo plusów, bo mają w czym wybierać jak ktoś woli oglądać Legię z jakimiś drużynami to sobie ogląda jak ktoś ogląda, a większość kibiców chce oglądać najlepsze starcia najlepsze kluby ze sobą się bijące w superligach i w ligach mistrzów to sobie to ogląda właśnie ten rozwój, ta innowacyjność sprawienie, że ten sport się będzie rozwijał i taka demokratyzacja po prostu piłki nożnej gdzie teraz to jest po prostu jakiś kurde dunk po prostu piłkarski, nazywajmy to wprost ale są też wyzwania, i ja nie mówię, że ich nie ma moi drodzy. To jest oczywiste, że stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Nadmierny komercjalizm jest możliwy. Wyobrażam sobie przerywanie meczów reklamami. Wypierdzielaj, Szmato. Przepraszam, to było do muchy. Eee, przerywanie spotkań reklamami, wyobrażam sobie, że ta komercjalizacja postępująca może być bardzo duża, chociaż ona jest i tak gigantyczna dzisiaj. Eee, czy będzie zagrożenie dla tradycyjnych rozgrywek? O ile o rozgrywki krajowe w ogóle bym się nie martwił, o tyle wyobrażam sobie, że jakby powstało kilka różnych dywizji, to rzeczywiście nie mielibyśmy takich pojedynków. Bo nie wiem, bo na przykład Bayern chce grać na stałej w jednej dywizji, a ci z Hiszpanii w innej i nie mierzą się na bazie jednych rozgrywek, Byłoby to, byłaby to duża strata, ale wątpię, że to by się opłacało. Ale jest takie ryzyko. Podział wśród fanów już widoczny i to jest duże ryzyko. Bo jest podział na kibiców, którzy wolą oglądać rozgrywki takie litarne, jest takich, którzy będą bronili tego, żeby te kluby mniejsze gdzieś grały i tak dalej i tak dalej. I taki podział też jest realny. Więc tak są zagrożenia, ale nie ukrywajmy i pamiętajmy o tym, że monopol tutaj był tak szkodliwy przez lata, doprowadził do tak wielu wypaczeń. I promował moi drodzy, właśnie najbogatszych i to tych najbardziej obrzydliwie bogatych kosztem klubów, które swoją pozycję budowały przez lata, że ja się po prostu cieszę, że to się skończyło. Niech to nie będzie Perez, niech to nie będzie Barcelona, niech Barcelona tam nawet nie gra. Cieszę się, że jest opcja stworzenia rozgrywek, nazywających się jakkolwiek, stworzonych przez kogokolwiek, ale stworzonych. Taki sposób, że muszą zainteresować tym kluby swoją ofertą i muszą tym zainteresować kibiców. Nie ma dla nas piękniejszej wiadomości, moi drodzy, nawet jak ciężko w to niektórym uwierzyć. Odsyłam do różnych przypadków łamania monopolów na, na rynkach światowych i że to się kończyło dobrze. Dziękuję, raz jeszcze wesołych świąt i tak jak mówię, nie bierzcie tych komentarzy personalnie, że to jest krytyka. Użytkownika tego czy tamtego. Ja też popełniam błędy i często w komentarzach o tym piszecie, i się na to w ogóle nie obrażam. Dyskutujemy. Na tym polega dyskusja. Zapraszam do dalszej w komentarzach. Dziękuję. Trzymajcie się.